Po co studiować? Po co tyle tych kierunków i tak pracy nie podejmie? Zobacz, tylko w Polsce taka głupota jest. Uczyć się, aby co innego robić, prawda? Na koszt państwa. I jeszcze chcę dziaduwa, żeby za darmo. Drugie i trzecie. Po co ci te studia? Debilka. Ja nie, no to w ogóle nie ma zatrudnienia nigdzie, bo nie ma... No nie ma zatrudnienia, nie ma co studiować. No. Ale po co studiować w związku? Dlaczego nie ma? Dlatego, że to jest kraj, który nie miał sektora prywatnego. No po prostu był zupełnie inaczej ustawiony. Był sektor państwowy. Był. Dlaczego ja wpuszczam listę do Biblioteki Narodowej? Ona sobie poczyta, ona się rozwija. To są jej studia. Ale tak uczyć się i nie korzysta potem człowiek z tego, to po co to? Ani pieniędzy, nie obiadu. Gadu, nie pieniędzy, nie obiadu. Powiedziałbym w ten sposób. Wcale ona nie jest tak pewna po studiach politologicznych, czy dotyczących filozoficznych. Pojęcia zielonego nie mają z tej duchowości biblijnej i z politologii. Chodzi po wernisażach ten tłusty taki, wiesz, z nim tak pogadać, to wcale byś nie powiedział, że to jest jakiś socjolog. Ja lubię, jak ktoś prosto, ładnie, pięknie mówi po polsku i mnie to nie interesuje, czy to jest socjolog, czy to nie jest socjolog. Jak to taki socjolog, to lata tylko teraz na te wernisaże od 2 lat, z bankietu do bankietu, no to co to za socjolog? Jakieś niedopałki, może poszukam o tym zamoknięciu. Co to za socjolog? No.